I to jest chyba to, tak? Zobaczmy, ile? 10 minut. Ok, pośmiejmy się. Hello and welcome. Question for question person via any means necessary. Now, in the interest of time and to avoid spoilers, we have edited this footage, but it does mean that you'll still have plenty to discover when you play it for yourself on December 10th. The gameplay will be switching between Xbox One X and Xbox Series X, and you can check in the corner to see which one you're looking at. Więc tak, to co zawsze nie lubię w tych grach, ale to jest ten ruch uliczny jak w jakiejś podkrakowskiej wsi, która nie jest blisko drogi głównej, czyli nie ma ruchu ulicznego, ale zakładamy, że w 2070 samochody będą drogie, tak? Tego zawsze nie lubię, kurde, jest centrum miasta i nie ma ruchu ulicznego. Tam jest pusto. To jest tak smutne, w sensie to jest dokładnie taki sam ruch uliczny z GTA 3. Tylko, że wiadomo, ale to się tak mnie przyjęli to za standard. Więc to jest coś, co mnie zawsze irytuje. Wiadomo, że modele są dokładniejsze, szybki mają pewnie korbki i tak dalej, ale to jest smutne, że ludzi nie ma. Może w przyszłości wszyscy przed komórkami i komputerami. Zawsze można to wytęgować w ten. No faktycznie, ludzi nie ma. Jest człowiek, przepraszam. Forget Evelyn. Admit it. This is about duties. Ty zaraz, musi być polska wersja, nie? Cyber, zobaczmy. I to wrzucają na kanał cyberpunkowy? Czy nie ma polskiej wersji? A, zresztą, dobra. Virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Nobody can hold a candle to Judy. Cuts virtues like... Nie ma jeszcze, okej, dziękuję. Damn straight. Znaczy, Kraków też nie zawsze jest pełny. To prawda, czasami jest pusto. Najważniejsze, żeby była stacja z klasyką. Można się tylko dopierdzielać, bo gra wygląda spoko, nie? Niemniej czuć, że to jest reskin istniejących gier, tak? Tu nie ma niczego next genowego za bardzo. Grafika jest ładna, to muszę przyznać. To mi się najbardziej marzyło, jak wchodziła PS3 i Xbox 360, że tym razem będzie miasto, będą miasta z korkami. Keanu z Unreal Store'a. Brain dance chick is hiding something. No coincidence we already saw two tiger claws. They must control the building. You think Judy's lying? Why? Little something called intuition. Że po roku na Podlasiu. Tak, to jest, dokładnie tego porównania szukałem. Dziękuję, Rufi. Rozumiem, są odbicia, czy to przez szybę widać? Moment. Nie, to nie są odbicia, to przez szybę. Kurde, najgorsze jest to, że gdybym nie pograł w tą grę, co się nazywa Disco Elysium, to bym myślał, że to jest fajne. Ale to są typowe questy z gatunku FedEx bez myślenia. Czyli idziesz z punktu A do B i coś klikasz. Kurde, to jest najgorsze. W sensie mechanicznie, jak wiadomo, jak ktoś się na tej etapie zatrzymał, to jest spoko, tak? A czujesz, że idziesz do tego, potem coś się dzieje. Niech zgadnę, będzie strzelanie. Bo oczywiście nie przygotowali jakiegoś innego gameplayu, tak? Okej, się strzelają, dobra, to jest... Ile grałem w disco? Tylko tyle, co na streamie.
better keep this short and sweet. Nie wiem, brakuje. To brainwash sex zombies in a single day is too much, even for me. Hi. I think something might have gone wrong here. Not really sure. I don't have your details. Sorry, no idea what I'm supposed to do. Yeah, I have that bike. I know it. Jakie tam są komentarze, które poczytałem coś o tym, żeby nie było, jestem taki negatywny. Incredible. Freaking excited. Oni się pewnie jarają FIFA nową. People didn't awire. Lepiej niż wygląda. No, aha, bo zaraz, nie wiadomo, czy są nowe konsole, czy stare konsole. Podobno gdzieś to zaznaczone. Teraz oglądamy Xbox Series X. Nie, no to skurde, to wygląda jak gameplay ze Star Citizena. Idziesz przez miasto. Kurde, to jest dokładnie... Jakbym powiedział, że to jest Star Citizen, to byście śmiali, że nic się nie dzieje, że jest syf i tyle. To jest dokładnie to, co teraz możesz robić w Star Citizen. Chodzisz, otwierasz drzwi, tak, rozmawiasz z ludzikami. Hey, no clients allowed in here. Well, dear, close the door on the way out, would ya? As you can see, I'm very busy. Fajne, fajne. Boże, jakie brzydkie screen spacey. Jak widzisz ten nóż odbijający się w podłodze przed tobą. Kamil mówi, że będzie fajna historia z sci-fi z twistami. Aha. Tak, wtedy pisali, że masz super chipa w głowie i będziesz zbawcą miasta? Kamil, myślisz, że będzie coś poza to? Jest Kniaź Lama. Dobry wieczór, szanownym starym widzom. Starym w sensie oczywiście stażu na czacie, bo zakładam, że macie już z 15 lat. Nie, no dobra, kto taki gameplay wrzuca? Przecież to jest kurde o facecie w łódce. Tak, żeby był jakiś dialog, coś co pokazuje mechanikę, tak? Interfejs, nie wiem. To jest takie, wrzućcie coś, co nie jest spierdolone. Tak to wygląda. W sensie, no, no spoko, ładne, no puste miasto z tymi, tak? Tak samo można zrobić na tym samym poziomie z GTA 4. Tfu, 5, nawet 4 też. Czy mam więcej niż BMI, czy nie? Nie, BMI ma niekorzystne na pewno, jakby co. And you just the cutest thing. If you're looking for a release, I just might be your man. Kindly get the fuck out of my way. Nie, no, ciekawe, czy jak będziesz jakimś brzydkim gościem do takiej samej gadki, no to jest nadzieja na to, że tam może być spoko. Yo, you hear what this bitch said to me? Best watch your tongue. I'd say it again, but what for? Your little skull sponge can't possibly get its gray cells around it.
Fajnie. Moment, postajmy komentarze jeszcze. Gorgeous. So much better. Na stówę to moderują. Next gen on current gen. To muszą być moderowane komentarze. Przypomnij sobie puste GTA 5 na PS3. Okej. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like they deserve it. Of course. I can't remember each and every one. Even if it's a specimen as exquisite as you. Kurde, to wygląda jak film interaktywny. Tak serio, w sensie, że... Tak? Czujesz się jak w grze Davida Cage'a. Albo w Call of Duty, o! Serio, to jest kurde... Wygląda jak Call of Duty. Tak, przerywnie, tylko że rzucają nami po fotelu. Teraz wpadnie ten cały papaj i uratuje nas. Zobaczmy, czy odkryjemy twist, albo będzie zwiecha. Moment. Robotod Brain Dance. A, to Braindance, dziękuję. Dobra. W sensie to jest tak, oglądamy coś nawet. No, jest nawet napisane, że to samo idzie. Remind everybody that when Cyberpunk launches, it will work on both current and next gen consoles. Na Switchu. No. Że bardzo dobrze zaniżają oczekiwania. Nie, no tak. Cieszę się, że się komuś podoba. Zobaczmy, co na Redditku jeszcze piszą, że co. A, będą dwa dyski na PS4. Okej. Okay. To jest co innego w ogóle. Że gra jest duża. Czy tobie się wstępnie nie podoba? No, grałem w inne gry CD-pu. A tu jest, przepraszam, w to miałem kliknąć. I co piszą ludzie, którzy są przeważnie źli? Jest! Gameplay, Jezu, jest, daje plus, Adam, nie mam znajomany. Gameplay they choose was awful. Gameplay był okropny, był okropny. Nie potrafią celować. To, że tam niby to jest RPG. Okej, tu są już bardziej ten. Mniej casualowi ludzie. No właśnie, Mega City nie wygląda jak, czy tam to miasto nie wygląda jak mega miasto pełne życia. Tylko zobaczmy, jakie są, bo to są jakieś tłumaczenia. To jest tylko, że gęstość będzie na PC-cie fajna. Mhm. Mniej samochodów pojawia się, jak jeździsz. Gdyby to był Star Citizen, to byłby to strumienierania się. Ale to jest, to najgorsze jest to, że ten w Star Citizenie to jest tego więcej niż to, co widać, tak? W sensie, to już jest wszystko, to jest cała gra, tak? Nie będzie tam nic więcej. Tak, to nie jest tak, że czekamy na gameplay inżyniera, coś takiego, tylko to jest wszystko. W sensie tutaj, to jest
końcowy etap rozwoju już z tego cyberpunka. Nie wiem, co kupić, Xboxa czy kartę graficzną. Ktoś się jara, wygląda dobrze. Tutaj mówi, że nie możesz czekać na spiskowe teorie. Jedyny problem to scrunch. I teraz tamten. I teraz next gen. Okej, okay, czy to jest bez tego next gen upgrade? Muzyczka jest fajna. All right.